Ostatnia uczta. Wiosna 1194 roku wróżyła podanym księcia Kazimierza, zwanego później Sprawiedliwym, nadejście błogosławionego okresu pokoju. Książę wraca właśnie ze zwycięsko zakończonej wyprawy wojennej przeciwko Jadźwingom, a wcześniej jeszcze rozprawił się z wewnętrznymi zamieszkami. Po skromie zbuntowanych możnowładców, którzy rozpuściwszy wieść kłamliwą o jego śmierci przez otrucie w czasie wojny na Rusi, wprowadzili na tron krakowski najstarszego brata Kazimierza, Mieszka. Niedługo jednak trwało tym razem jego panowanie na stolcu princepsa. Ponieważ wieść o triumfalnym powrocie księcia kłam zadała rozsiewanym pogłoskom, w niwecz obracając plany spiskowców. Kraków skapitulował, bunt się załamał. Z przywódcami spisku książę Kazimierz postąpił nader pobłażliwie. Przywódcę Henryka Kietlicza, kasztelana krakowskiego, skazał na wygnanie, a Mieszkowego syna Odona, którego zastał jeszcze w swojej stolicy, odesłał ojcu. Sam Mieszko wcześniej zdążył opuścić Kraków. Tak więc po raz pierwszy, bodaj od pół wieku, wola panującego zatriumfowała nad samowolą możnych. Porządek w kraju został dość szybko zaprowadzony, przynajmniej pozornie. I okazało się nagle, że rozstrzygająca o interesach państwa siła znajduje się w ręku księcia, a nie możnowładztwa. Tak myślano. Takie żywiono nadzieje na zamku książęcym i w domostwach poddanych. Nic dziwnego, że książę Kazimierz, najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego i Salomej, hrabianki Bergu, uchodzi w oczach swoich i obcych za mądrego władcę, skoro umiał i wewnętrzne niepokoje uśmierzyć i najkrwawsze wojny orężem i sprytem doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. I on także po swoim triumfalnym wjeździe do Krakowa, gdzie gorące i serdeczne powitanie mogło mu się szczerym wydawać, żywił przekonanie, że oto zaczyna się dla niego czas spokojnej pracy, wolny od zagrożeń wszelkiego rodzaju. Pragnął jej resztę życia poświęcić, co jednak nie oznaczało wcale, iż poczuł się nagle stary i zniedołężniały. Miał już wprawdzie 56 lat, a więc z młodością dawno się pożegnał, lecz nadal dopisywały mu siły i zdrowie czerstwe. Snuł dalekosiężne plany w przekonaniu, że zdąży choćby częściowo je urzeczywistnić. Zamierzał uporządkować zaniedbane sprawy miast, mocno w wyniku wojen zniszczonych. Ich nędzny widok prosił o gospodarną rękę. Czuł się na siłach, by podjąć trud ich odbudowy. Chciał zostawić po sobie pamięć dobrego gospodarza. Byłby to wszakże plan dosyć skromny, jak na tak energicznego władcę. Kronikarze, więc i historycy pozwalają domniemywać, że nie na tym tylko kończyły się jego zamierzenia, a szły znacznie dalej. Ambitny książę widział się twórcą zjednoczonego państwa. Chciał scalić w jeden organizm polityczny dzielnice ustanowione ojcowskim testamentem. Niełatwy sobie cel stawiał. Umocnić podstawy państwa i władzy książęcej. Może nawet w przyszłości królewskiej. Jego dziad nosił przecież koronę. Wypadał właśnie dzień świętego Floriana. Najdroższe jego relikwie zostały sprowadzone z Włoch i spoczęły w kościele na Kleparzu. Towarzyszyła temu okazała ceremonia. Święty Florian został patronem Krakowa i zaraz po powrocie ze swojej wyprawy książę Kazimierz pospieszył do jego grobowca, aby w żarliwej modlitwie podziękować świętemu za zwycięstwo, powrót szczęśliwy i uciec się pod jego miłosierną opiekę. Każdy, kto widział tego dnia monarchę, mógł cieszyć się jego krzepkim wyglądem. Pewny, że oto ten władca, mądry, rozsądny, sprawiedliwy, łagodny, władca, jaki od dawna nie panował Polakom, ma jeszcze przed sobą długie lata szczęśliwego włodarzenia. Cieszył się miłością poddanych, jaką od lat już nie darzono żadnego z piastów. Gdy próbowano w przeszłości odszukać jemu podobnego, najczęściej zatrzymywano się na wspomnieniu rodzica, którego zresztą on sam nie znał. Bolesław III Krzywousty zmarł bowiem albo jeszcze przed urodzeniem syna, albo gdy ten miał zaledwie kilka miesięcy. Rocznik kapituły krakowskiej umieścił wiadomość o jego narodzinach po informacji o zgonie Bolesława i stąd zrodziło się przypuszczenie, że Kazimierz najpewniej był pogrobowcem i dlatego nie otrzymał dla siebie żadnej dzielnicy, jak wszyscy pozostali synowie. Wola ojca przeznaczyła go może do stanu duchownego, chociaż brak jakichkolwiek śladów jego pobytu w klasztorze. Prawdę mówiąc, nikt nie wie, jak tam z nim było w młodych latach. Nie panując nad żadnym skrawkiem bolesławowego dziedzictwa, nie występował też na arenie politycznej, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Słychać o nim więcej dopiero po śmierci brata księcia Henryka Sandomierskiego.
tego, co jako jeden z niewielu Polaków uczestniczył w krucjacie do Ziemi Świętej w roku 1154. Henryk zapisał mu swoją dzielnicę w testamencie. Lecz decyzją braci Kazimierz otrzymał tylko jej trzecią część z Wiślicą jako głównym ośrodkiem. Resztę zatrzymali bracia. Bolesław Kędzierzawy i Mieszko, z którym później przyszło najmłodszemu z rodzeństwa zmagać się o tron krakowski. Jedna jest tylko data w życiu Kazimierza, mówiąca nam o jego losie, zanim objął w posiadanie schedę po bracie, księciu sandomierskim. Tą datą jest stosunkowo długi pobyt w Niemczech, gdzie znalazł się w roli zakładnika na mocy układu zawartego w Krzyszkowie między cesarzem Fryderykiem Barbarossą a Bolesławem Kędzierzawym w roku 1157. Wiadomo, że przebywał w Niemczech aż 14 lat, a więc niemal tyle, ile panował. Opiekował się nim wtedy margrabia Lanfrid, który okazywał mu szczególne względy i otoczył przyjaźnią. Warto tu o nim wspomnieć, ponieważ on właśnie mógł mieć przemożny wpływ na kształtowanie się charakteru i upodobań młodego księcia. Ale to oczywiście nic pewnego. Z Wiślicy, kiedy powrócił, a następnie objął w niej rządy, uczynił ośrodek gromadzący artystów i uczonych. Był to okres świetności, tyle samego grodu, co i dworu książęcego. Trudno dociec, skąd się u Kazimierza wzięły te upodobania, bo nie tylko lubił muzykę i śpiew, lecz także wdawał się chętnie w dyskusje filozoficzne i teologiczne, a zarazem nie znosił pijaństwa i nikt go nigdy nie oglądał w stanie nietrzeźwym. Różnił się od swego otoczenia. Choć lubił rozgwar biesiadnego stołu, często na uczty zapraszał. Jak powiada jego kronikarz, mistrz Wincenty Kadłubek, w czasie owych sympozjów wywiadywał się od swoich dobrze podchmielonych gości, co w trawie piszczy, co się o nim mówi, czy przypadkiem nie przygotowują się jakieś spiski przeciwko niemu wymierzone lub też w całości państwa godzące. Krótko mówiąc, wyciągał od spojonych biesiadników pilnie strzeżone tajemnice, których by mu może po trzeźwemu nie zwierzyli. I tym sposobem mędrszy wstawał od uczty, aniżeli do niej zasiadał. Tak pisze Kadłubek, któremu książę Kazimierz kazał dzieje polskie pisać, a który polecenie to pracowicie wykonywał, nie szczędząc słów uwielbienia dla dobrotliwego i szlachetnego księcia. Zaiste spod jego pióra wyłonił się portret wyidealizowany, wzór niedościgniony, człowieka i panującego zarazem, a tak się w tym wysławianiu cnót książęcych zapamiętał, że nie dostrzegał przesady, a niekiedy sprzeczności. Oglądamy więc wizerunek władcy, który w niczym swoją łagodnością, pobłażliwością i dobrocią nie przypomina współczesnych monarchów. Długo bardzo w opisach panowania księcia Kazimierza jako świadectwo jego miłosierdzia, a zarazem wspaniałomyślności, pokutowała opowieść o grze w kości, do której książę zasiadł ze swym dworzaninem, Janem Skonar. Szczęście dopisywało monarsze, przed którym urosła góra srebra. Partner spoglądał na nią wzrokiem pożądliwym, aż pobladł z wielkiej emocji. Aż wreszcie nie wytrzymał. Poniesiony gniewem spoliczkował księcia. Powstało zamieszanie, a zanim ktokolwiek mógł się zorientować, krewki gracz zbiegł. Wkrótce jednak został ujęty, postawiony przed sądem i skazany na śmierć przez rozszarpanie. Uratował go książę. Nie tylko go ułaskawił, lecz także przebaczył i hojnie obdarował. Powiadano też, że odtąd książę Kazimierz większą mu łaskę niż dawniej okazywał. Opowieść tę cytuje za mistrzem Wincentym znany XIX-wieczny historyk Stanisław Smolka, dodając jedynie, że łaskawość księcia nie równała się słabości, bo kiedy trzeba było ukarać złoczyńców, kiedy trzeba było wydać surowy wyrok na tych, którzy skrzywdzili poddanych, nie brakło mu stanowczości i odwagi. Sędzią był sprawiedliwym. Nie jeden Smolka zresztą, idąc tropem Kadłubka, podaje w dobrej wierze ową opowieść o grze w kości. Niektórzy przy tej okazji zaznaczają, że dzięki całemu wydarzeniu poddani nadali Kazimierzowi przydomek sprawiedliwy, chociaż nawet tak idealizujący go mistrz Wincenty Kadłubek ani słowem o tym nie wspomina, ani też przydomka tego nie używa. Podobnie zresztą jak i inne źródła niezbyt w czasie odległe. Dopiero prawie w 300 lat po jego zgonie sędzią sprawiedliwym nazwie Kazimierza Jan Długosz. Ale to jeszcze nie przydomek, bo ten, jak pisze Tadeusz Wasilewski, nadał mu dopiero Bernard Wapowski, historyk króla Zygmunta Starego, a więc żyjący w innej, daleko w przyszłość wybiegającej epoce. W ciągu długich wieków zatarła się ostatecznie data nadania przydomka. W
tradycji zwie się Kazimierzem Sprawiedliwym. I prawdopodobnie słusznie mu się to należy, chociaż z incydentem podczas gry w kości nie ma nic wspólnego. Bo incydentu takiego nie było. Nikt nie spoliczkował Kazimierza. Nikt zresztą nie ośmieliłby się spoliczkować księcia panującego, a gdyby się nawet coś podobnego zdarzyło, to bezkarność po takim uczynku jest całkowicie nieprawdopodobna. Nowsze badania, o których pisze w Poczcie Królów Polskich wspomniany Tadeusz Wasilewski, wykazały, że mistrz Wincenty posłużył się tu innym wydarzeniem, które znalazł w żywocie świętego Bernarda z Clairvaux. Bernard z Clairvaux, wielka indywidualność średniowiecza, świetny kaznodzieja, mistyk, któremu zakon cesterców zawdzięczał swoje znaczenie i rozgłos, wypowiadał się nie tylko w sprawach kościoła, lecz także polityki. Mistrz Wincenty znajdował się z pewnością pod jego urokiem. Wolno dziś domniemywać, że pewne cechy jego osobowości, a zwłaszcza zalety charakteru, przeniósł na księcia Kazimierza, czym zresztą prawdę o nim całkowicie zaciemnił. I z żywota świętego Bernarda zaczerpnął opowieść o spoliczkowaniu, zmieniając tylko okoliczności samego incydentu. Obowiem Bernarda z Clairvaux w rzeczywistości spoliczkował kleryk, któremu Bernard odmówił przyjęcia go do swego domu zakonnego, lecz wybaczył mu to zabraniając uwięzienia zuchwalca. Podobnie postępuje książę Kazimierz w kadłubkowej legendzie, która ostała się przez długie wieki. Dopiero w ostatnich czasach udało się badaczom przedrzeć przez warstwy pochlebstw i spróbować odtworzyć prawdziwą sylwetkę księcia Kazimierza. Władcę zdolnego, umiejącego zwycięsko wychodzić z trudnych sytuacji, miłośnika muzyki, opiekuna kościoła i fundatora świetnych budowli sakralnych. Nie udało się jednak nikomu przeniknąć tajemnicy ostatniej uczty księcia Kazimierza. Odbyła się nazajutrz po dniu, w którym czynił dziękczynienia za szczęśliwy powrót. Była może od innych wspanialsza. Tym razem książę zgromadził przy stole biesiadnym najwyższych dostojników świeckich i duchownych, towarzyszy przygód wojennych i tych, którzy mu zwykli byli na co dzień służyć radami. Była to uczta szczególna, różniąca się swoim nastrojem od innych. Miała przecież otwierać tak pożądany okres książęcych wakacji, gdy odstawiony miecz symbolizował pokój i bezpieczeństwo panujące wokół granic. Gdy to poczucie szczęśliwie zakończonych trudów kierowało myśl w inną stronę niż wojna. Gęsto więc krążyły kielichy. Wspominano dawne i świeże wyprawy pod dowództwem księcia, trudy wojenne, liczne zwycięstwa odniesione nad wrogiem. Przypomniano sobie w porę wykryte zasadzki i inne ominięte niebezpieczeństwa. Chwalono czasy zasłużonego odpoczynku i znowu wracano do osoby tego, któremu je zawdzięczać należało – księcia Kazimierza. A on jak zwykle, pełen umiaru, co nie znaczyło, że nie dość wesoły, wiódł rozmowy z siedzącymi nieopodal gośćmi, wśród których znajdowali się także cudzoziemcy. Uczta miała się już ku końcowi, gdy książę, jeżeli wierzyć mistrzowi Wincentemu, postawił biskupom pytanie o istotę duszy i jej nieśmiertelność oraz o wieczne szczęście świętych. Niezbyt pasują te tematy do nastroju biesiady, a zwłaszcza w jej końcowym stadium, gdy wszyscy byli już zmęczeni i po niektórych senność ogarniała. Kto wie, czy i tym razem dziejopis nadworny księcia Kazimierza nie upiększył zbytnio jego ostatniej rozmowy. Wtedy to właśnie książę wychylił stojący przed nim mały puchar i natychmiast osunął się do tyłu, straciwszy przytomność, upadł, a po paru godzinach wskutek wzmagającej się choroby zmarł. Wszystko to nastąpiło tak nagle, tak niespodziewanie, że zgromadzeni biesiadnicy nie byli w stanie uwierzyć, że ten oto zwycięski wódz i wielbiony powszechnie monarcha, wystawiany tylekroć w bitwach na róże niebezpieczeństwa, tu, wśród wesołej uczty, otoczony przyjaciółmi w swoim zamku, w nastroju beztroski i pogody, otrzymał cios śmiertelny. Skąd ów cios pochodził? Nic wszakże nie znamionowało choroby, słabości, niedomagania, więc wszyscy tym boleśnie odczuli to, co się stało. Gdy jakoś oprzytomnieli po doznanym wstrząsie, ogarnęła ich bezmierna żałość, a wszystkich jedno i to samo życzenie opanowało, to jest, aby mogli z nim razem umrzeć. Mistrz Wincenty, obecny na tej uczcie, był świadkiem całej tragedii. Zaznaczył jednak po tych słowach przezornie i zapewne zgodnie z prawdą. Lecz nie zbywało w tej chwili i na takich, którzy potajemnie wzdychali do tego, żeby na swoją stronę przyciągnąć panów i namiestników lub osierocony tron zająć.
Czy można wykluczyć, że wśród biesiadników nie było ani jednego z tych, którzy niedawno jeszcze stali przy Kietliczu i Kraków ofiarowali Mieszkowi? W końcu czwartego dnia od zgonu odprawiono w katedrze krakowskiej z ogromnym nakładem kosztów wystawne królewskie egzekwie. Rycerze własnoręcznie i z należytą czcią złożyli ciało w grobowcu zbudowanym z boku prezbiterium. Żałobnicy, pisze dziejopis księcia, nazywali go znakomitym wodzem, szczęśliwym zwycięstwą, sprawiedliwym sędzią, surowym dla złych, a łagodnym dla dobrych, tępiącym krzywdy i nadużycia, twórcą najlepszych praw, a wreszcie odnowicielem i ojcem ojczyzny. Dziwne może się wydać, że w obliczu tak powszechnej żałoby i serdecznego żalu nadworny dziejopis zaledwie krótką nawiasową uwagą zbywa domysły krążące wokół zgonu księcia. Pojawia się raz jeszcze pytanie, w obliczu którego stajemy niejednokrotnie. Nie mógł czy nie chciał mówić? Ludzką rzeczą jest w takich wypadkach dociekliwość w poszukiwaniu prawdy, w przeczuciu odkrycia czegoś niezwykłego. Mistrz Wincenty, jeżeli sam nie starał się ustalić przyczyny katastrofy spadłej raptownie na naród i państwo, to musiał przecież słyszeć opinie innych. Trudno sobie wyobrazić, by wraz z zamknięciem wieka trumny książęcej przestano nagle mówić o tak nieoczekiwanie zmarłym monarsze. Mistrz Wincenty napisał ostrożnie, że śmierć nastąpiła w wyniku, jak powiadają, nagłego działania trucizny. Tak niemal współcześni wspominają o tym źródła i piszą o tym historycy. Nie wszyscy jednak. Oto na przykład Adam Naruszewicz, dziejopis stanisławowski, uważa, że książę doznał ataku apoplektycznego. Pozwala tylko na domysły, że i on wcale nie był tego pewny. I on także rozważał możliwości otrucia, i to na tle miłosnym. Pisał o kobiecie, nazwiska jej nie wymieniając, z którą Kazimierz miał niegodziwą przyjaźń, jakoby ona, chcąc go bardziej jeszcze usidlić, przebrała miarę w miłośnym trunku. Podobną wersję podaje Marcin Bielski, kochający się w plotkach kronikarz XVI-wieczny. Pisze więc, że książę od kobiet nie stronił, że go nie mierziła podwika, z czego go Falko, biskup krakowski, nieraz karał i napominał. A więc napój miłosny, przedozowana, sekretna mikstura sporządzona przez zakochaną w księciu podwikę, może nie dość pewną wzajemności jego uczuć. Wszystko działo się tak, jak na renesansowym dworze jakiegoś włoskiego monarchy. Oto książę, lubiący się w muzyce, poezji, zapraszający uczonych, z którymi prowadzi poważne dyskusje lub chętnie słucha ich wywodów, książę polityk, a w razie potrzeby książę wódz, książę kochanek, ginie od miłosnego napoju. Trudno byłoby oczywiście mówić o renesansowych obyczajach w epoce Kazimierza Sprawiedliwego. Niemniej jednak zwraca się ostatnio uwagę na przenikanie zachodnich obyczajów na jego dwór. Nowsze badania podpowiadają, że mogła je sprowadzić ze sobą małżonka Kazimierza, owa Helena, od dworaków opuszczona w stroju niedbałym, jak ją odmalował Julian Ursyn Niewcewicz. Albowiem sprawa małżeństwa Kazimierza także nie została ostatecznie wyjaśniona. Część historyków uważa, że Helena była jego drugą żoną, przy czym zupełnie nie wiadomo, kto był pierwszą. Część zaś przychyla się do przypuszczenia, że Kazimierz był tylko raz żonaty, właśnie z Heleną, która nie była, jak dotychczas uważano, ruską księżniczką, a wywodziła się z południowych Słowian. Jej ojcem miał być Konrad II, książę Znojemski, a matką Maria, córka wielkiego żupana serbskiego Urosza. Jej rodzona siostra, więc ciotka Kazimierzowej Heleny, nawiasem mówiąc także Helena, zaślubiona była królowi węgierskiemu. Księżniczka Helena mogła więc przywieźć na dwór swego piastowskiego małżonka tradycje i obyczaje czeskich dworów książęcych i królewskiego dworu węgierskiego. A tam niezwykle silne były wpływy dworskiej kultury rycerskiej, promieniującej z Francji. Taką hipotezę wysuwa jeden ze współczesnych nam historyków, co pokazuje dwór kazimierzowski w nowym zupełnie świetle. Nie próbujmy jednak szukać na tym dworze, w otoczeniu księcia, kobiety, która z takich czy innych pobudek napełniła puchar zabójczym napojem, a może świadomie wlaną do niego trucizną. Któż to może wiedzieć? Zwróćmy się raczej w stronę domysłów tych, którzy twierdzili, że był to ukartowany zamach na życie władcy, podyktowany wyłącznie politycznymi względami. Mordercami zaś byli niedawno poskromieni buntownicy. Przypomniano sobie, że ruska polityka Kazimierza budziła w pewnych kołach możnowładztwa niezadowolenie i krytykę. W
Polski władca wdał się w spory dynastyczne ruskich książąt. Jego działania zaogniły stosunki z Węgrami, opozycja coraz wyraźniej podnosiła głowę. Henryk Kietlicz, rycerz obcego pochodzenia, który cieszył się Ongi łaskawością Mieszka, a mimo to za Kazimierza dobił się kasztelanii krakowskiej, stanął na czele grupy 70 podburzonych przez siebie spiskowców i wybrał się do swego dawnego protektora z zaproszeniem na tron krakowski. Z łona tej właśnie grupy wyszły wspomniane pogłoski o rzekomym otruciu Kazimierza. Opozycjoniści szczególną nienawiść czuli do wojewody Mikołaja, wyrosłego na pierwszego faworyta, głównego doradcę i najpotężniejszą na dworze książęcym osobistość. Zgładzić prawdopodobnie chcieli obydwu, księcia i wojewodę. Wtedy dopiero mogli uznać, że cel swój osiągnęli. Spiskowcy przegrali. Musieli zdawać sobie sprawę z własnej słabości wobec tego księcia, który wracał z wyprawy przeciw Jadźwingom, potężniejszy niż kiedykolwiek. Zdolny skupić w swoim ręku władzę zwierzchnią nad całą Polską. Miał po temu podstawy materialne i niewątpliwie wcześniej już do tego celu zmierzał. Teraz zaś umocnił się fundament jego tronu, osłabło znaczenie możnych. Czyż więc w przekonaniu przynajmniej niektórych nie należało podjąć walki o przywrócenie nadwyrężonego autorytetu? Wszystko, co się wydarzyło, to była bardzo jeszcze niedaleka przeszłość. Zaledwie 3 lata mijały. Wspomnienia były dosyć świeże, animozje nie wygasły, zadraśnięta duma nie zapominała o porażce. Świadomość ludzi drążyła wizja kryzysu politycznego, w który niechybnie pogrążyłoby się państwo po śmierci księcia. Oba jego synowie byli małoletni, a okres regencji mógłby przywrócić wpływy możnych. Czy takie były w samej rzeczy drogi prowadzące do postawienia przed Kazimierzem fatalnego pucharu? Lecz byli przecież i tacy, którzy wierzyli, iż księcia dosięgła choroba nagła, gwałtowna i śmiertelna. Tylko że książę wcale na chorego nie wyglądał. Na żadną nie skarżył się słabość. Więc otrucie. Przez kogo? Miłość czy polityka? Oto tajemnica najmłodszego synu Bolesława Krzywoustego. Nierozwiązana tajemnica księcia, który tyle jeszcze rokował nadziei. Może dlatego musiał umrzeć.